Magiczna czapka. Pewnego razu w małej miejscowości niedaleko miasta żył Koko. Był bardzo mądrym chłopcem. Ojciec Koko prowadził duży sklep z kapeluszami w samym środku miasta. Chociaż Koko był jednakiem, ojciec często zostawiał sklep pod opieką syna, gdy musiał wyjść. Koko był świetnym sprzedawcą. Był również bardzo dobry z matematyki. Często osiągał dobre wyniki sprzedaży i sporo zarabiał. Ojciec Koko podziwiał umiejętności syna, ale też bardzo się o niego martwił. Kochanie, Koko powiedział mi, jaki dziś miał zysk. Dobrze mu idzie, prawda? O, chciałabym go kiedyś zobaczyć jako wielkiego biznesmena. Chłopak na pewno ma talent, ale musimy mieć na uwadze jego rosnącą arogancję. Jaką arogancję? Jest dobrym sprzedawcą i tyle. Za dużo się martwisz. Ach. Witaj, Koko! Mogę zobaczyć jeden z tych meloników? Mój ojciec zabiera mnie na pogrzeb i nie mam nic, co mógłbym założyć, wiesz, do garnituru. Melonik jest dla dorosłych. A może kupisz i założysz do tego garnituru kapelusz czarownicy? Co takiego? Czy to nie będzie trochę dziwne? A co w tym dziwnego? Słowo, którego pewnie szukasz, to inny, mój przyjacielu. Będzie na pewno inny. Jest tylko troszkę droższy niż melonik, ale to właśnie w tym teraz wszyscy ludzie chodzą. To nowa moda. Będzie ci pasował. Dobrze. Chodź, pokażę ci go. Zobacz, tato, sprzedałem kapelusz wiedźmy. Widzisz, jak dużo zarobiłem? O, wreszcie. Leżał tu u nas od lat. Komu go sprzedałeś? Benowi. Benowi? Koledze Benowi? A po co mu był ten kapelusz? Nie był potrzebny. Ja stworzyłem potrzebę. Czy nie właśnie tak robi się interesy, tato? Po prostu tworząc popyt? Czekaj. Nie mam co do tego dobrego przeczucia. Co właściwie zrobiłeś? Jak stworzyłeś tę potrzebę, której on nawet nie miał? Cóż, to proste. Przekonałem go do zakupu tego kapelusza, by założył go na jakiś pogrzeb, na który zabiera go ojciec. Co zrobiłeś? Pogrzeby są po to, by oddać szacunek zmarłym, Koko. Wysłałeś małego chłopca na pogrzeb w kapeluszu wiedźmy? To pogrzeb, a nie bal przebierańców. A co to ma za znaczenie? To był dobry interes. Zarobiłem na tym. Popatrz, to $5. To, że zarobiłeś na tym trochę pieniędzy, to nie znaczy, że to był dobry interes, Koko. Musisz trochę myśleć, zanim coś zrobisz. A co zrobisz, jak przyjdzie tu jego ojciec i będzie żądał zwrotu pieniędzy? To niesprawiedliwe! Jeśli ojciec Bena będzie żądał zwrotu pieniędzy, to musimy mu od razu odmówić. Umowa to umowa! To, co Ben zrobi teraz z tym kapeluszem, to jego sprawa. Myślałem, że będziesz zadowolony, że się go wreszcie pozbyłem. Koko wyszedł ze sklepu wściekły. Nie rozumiał, dlaczego ojciec nie był zadowolony. Przecież dobrze zarobił. Z drugiej strony, ojciec Koko coraz bardziej zaczynał martwić się o niego. Chciałby Koko wreszcie zrozumiał, że musi brać odpowiedzialność i myśleć o konsekwencjach swoich czynów. Tej nocy ojciec Koko zobaczył na niebie spadającą gwiazdę. Zamknął oczy i zażyczył sobie pomyślności dla syna. Chciałby jego syn myślał, zanim coś zrobi. Gwiazda usłyszała jego życzenie. Tej nocy Koko miał sen. Witaj, Koko. Ha? Gdzie ja jestem? Kim ty jesteś? Jestem wróżką i przybywam, by ci coś podarować.
Prezent? To prezent za tę dzisiejszą udaną sprzedaż w sklepie. Wiedziałem. No dobrze, proszę. To jest magiczna czapka. Zawsze, gdy ją założysz i zdejmiesz, to w środku znajdziesz złotą monetę. Rety! Będę bogaty! Ale pamiętaj, Koko, jeśli użyjesz tej czapki więcej niż 3 razy, wtedy za każdą monetę stracisz centymetr wzrostu. Więc będę coraz mniejszy za każdym razem, gdy dostanę monetę? Dobrze, będę o tym pamiętał. Używaj jej mądrze. Dzień dobry, Koko. Co? Chyba dobrze spałeś. O, tak, dobrze. Wygląda na to, że już się na mnie nie złościsz. To dobrze. O, to znaczy... Tak, świetnie. Wszystko świetnie. Dziękuję. Chyba niepotrzebnie ci o tym przypomniałem. Krzyczałeś na mnie, a nawet sobie na to nie zasłużyłem. Koko, mam nadzieję, że pewnego ładnego dnia zrozumiesz, że mówię to wyłącznie w trosce o ciebie. Ach, w każdym razie, ja i mama wyjeżdżamy z miasta. Wieczorem będziemy z powrotem. Bądź grzeczny, dobrze? Ale Koko nie odpowiedział. Oni nie rozumieją, jak ważne jest, by chwytać nadarzającą się okazję. Ja skupiam się tylko na tym, by zarobić na kapeluszach. Zaraz! Moja magiczna czapka! Gdzie jest moja magiczna czapka? Koko podniósł się z łóżka i rozejrzał wkoło. Nagle zobaczył coś pod swoją poduszką. Moja magiczna czapka! Koko w podnieceniu założył ją na głowę i zaraz zdjął. W środku pojawiła się złota moneta. Koko bardzo się ucieszył. Teraz będę bogaty! Będę bogaty! Zrobię to jeszcze raz! Szybko założył czapkę na głowę i znów zdjął. I sytuacja się powtórzyła. Znalazł kolejną monetę. Koko bardzo dobrze pamiętał, co powiedziała mu wróżka. Jeśli użyjesz tej czapki więcej niż 3 razy, wtedy za każdą monetę stracisz centymetr wzrostu. Tyle mi na ten tydzień wystarczy. Użyję go jeszcze raz, gdy tylko mama i tata wrócą do domu. Będą tacy zadowoleni! Koko ostrożnie odłożył czapkę na półkę i zabrał się za codzienne obowiązki. Miał bardzo dobry humor i cały czas myślał tylko o czapce na półce. Cokolwiek by nie robił, wciąż nie mógł przestać o niej myśleć. Naprawdę powinienem iść już do fryzjera, ale nie mam żadnych pieniędzy. I co ja teraz zrobię? Cóż, mogę użyć magicznej czapki, ale chciałem z tym poczekać na rodziców. Będą pod wrażeniem, jakiego mają szczęśliwego syna. Ale zaraz, nie jestem żadnym magikiem od sztuczek, prawda? Może po prostu pokażę im zamiast tego pieniądze. Tak. Użyję czapki jeszcze jeden raz i pokażę im 3 złote monety. Koko zrobił, jak postanowił. Był bardzo zadowolony, że teraz ma 3 złote monety w dłoni, ale... 3 złote monety nie wystarczą. I skoro mowa o wzroście, to przecież jestem wyższy od kolegów. Może utrata 1 centymetra nie zaszkodzi. I to się właśnie stało. Koko znalazł kolejną monetę, ale w zamian stał się o centymetr niższy. Widzisz, to wcale nie tak dużo. Nikt nigdy nie zauważy, że straciłem centymetr. Cóż, 1, 2, 3 i 4. Wcale nie jestem z tego zadowolony. To by wyglądało zbyt głupio, że daję rodzicom 4 złote monety. Skoro już tracę mój wzrost, to niech przynajmniej zrobię fortunę. Poza tym jestem bardzo młody. Mam mnóstwo czasu, aby urosnąć.
Muszę dobrze wykorzystać tę okazję. Bez dalszego namysłu Koko znów zaczął wyjmować monety z czapki. I wkrótce na podłodze leżała kupka złotych monet. Uhu, co za widok! I to jest dobry interes! Za kilka miesięcy znów podrosnę i nadal będę bogaty. A teraz muszę spokojnie iść spać. Ale Koko nie zdawał sobie sprawy z jednej rzeczy. O nie! Zajęło mu lata, by tak urosnąć. A teraz przehandlował to w kilka minut. Zaraz. To znaczy, że teraz będę czekał latami, aż urosnę? O nie! Co ja zrobię? Jak ja odzyskam swój wzrost? Ja nie mogę nic zrobić. Nie mogę dosięgnąć do łóżka, nie mogę dosięgnąć do lady po ciasteczka, a nawet pójść do sklepu. Nie! Koko szybko zdjął czapkę z półki i zaczął nią mocno szarpać. Bał się ją znowu założyć na głowę, więc wziął złote monety leżące na podłodze i próbował wrzucać je do czapki. Weź je! Weź wszystkie pieniądze! Weź swoje złoto! Niech znów urosnę, proszę! Zrób coś, ty głupia czapko! Koko tak mocno rzucał monetami, że czapka się rozerwała. Nie! Co ja teraz zrobię? Płakał już od kilku minut, aż wreszcie zasnął i miał kolejny sen. Koko, gdzie jesteś? Tutaj jestem, spójrz w dół. O, Rety, coś ty narobił. Mówiłam ci, byś nie używał. Ja wiem, ale chciałem tylko zrobić dobry interes. Pomyślałem, że strata centymetra wzrostu dla złotej monety to najłatwiejszy sposób na wzbogacenie. Koko, robienie dobrych interesów nie zawsze oznacza, by wybierać najłatwiejszą drogę. Musisz myśleć, zanim coś zaczniesz robić. Musisz myśleć o konsekwencjach swoich uczynków. Powiedz mi, czy to ci teraz wygląda na mądry interes? Nie, wcale nie. Wygląda na lekkomyślność i głupotę, by sprzedawać wzrost. Właśnie. Gdybyś o tym pomyślał wcześniej, wybrałbyś właściwą dla siebie drogę. Wiem. Zdałem sobie sprawę z błędu. Powiedz mi, co chcesz, żebym teraz zrobiła? Mogę wziąć z powrotem czapkę i odzyskasz swój wzrost. Nic się nie zmieni. Albo, bo możesz zatrzymać złoto i czekać latami, zanim znów urośniesz. Nie ma mowy. Zabierz czapkę i całe złoto i spraw, żebym odzyskał swój wzrost. Nic nie musi się zmienić. Mam sklep i nadal chodzę do szkoły. Sam zarobię swoje własne pieniądze i rodzice będą szczęśliwi. To dobry wybór, Koko. Proszę bardzo. Gdy Koko się obudził, znalazł się na podłodze. Gdy tylko się podniósł, zdał sobie sprawę, że odzyskał swój wzrost. I właśnie wtedy zadzwonił dzwonek. Pobiegł otworzyć drzwi. Tak, tatusiu! O, ho, ho, ho! To aż tak długo nas nie było? Przepraszam, tatusiu. Teraz już rozumiem. Miałeś rację. To, że coś wydaje się proste, nie zawsze oznacza dobry interes. Zawsze będę myślał o konsekwencjach swoich czynów. O, sam sobie zdałeś z tego sprawę? Może powinienem cię częściej zostawiać samego? Nie, nigdy! Koko trzymał mocno swojego ojca i przysiągł, że już nigdy nie będzie działał bezmyślnie. Koniec.